Złapałem 1100 sztuk, plus minus tam było. Nie, dobra, nie będę z wami tutaj tego zaznaczał. Zaznaczę sobie tak od razu. 93 sztuki są do usunięcia, więc mamy. Cześć, z tej strony Witek, witajcie kochani w kolejnym odcinku. I dzisiaj po raz kolejny mamy Spotlight Hour z transferowaniem Candy razy dwa. Także pousuwam moje shiny, Pokémony, legendarne również z Lucky Trade'ów. Zapraszam na odcinek. Ja mam na imię Sebastian i to jest mój kanał Diltek związany z Pokémonami, w szczególności z Pokémon Go. I na tym kanale w tej chwili akurat robimy daily związane z Pokémon Go. Także jeśli jeszcze nie subskrybujesz mojego kanału, gorąco zachęcam Cię do wciśnięcia tego przycisku subskrybuj, dzwoneczek, żebyś był na bieżąco. Jeżeli oczywiście podoba Ci się odcinek, to zostaw łapkę w górę. Więc teraz, jak dobrze wiecie, w Spotlight Hour mamy co wtorek, tak? Co każdy wtorek od 18 do 19 mamy Spotlight Hour. Jest praktycznie no, dodatkowe spawny danego Pokemona, który już jest ustalony oczywiście wcześniej. I mamy bonusy co tydzień inny, tak? Więc dzisiaj mamy transfer candy razy 2, później będziemy mieli chyba ewolucję exp razy 2 za każdą evo, mamy też candy, catch razy 2, stardust razy 2 i to chyba wszystko, tak? Tak coś mi się wydaje. Transfer candy razy 2, catch candy razy 2, stardust razy 2 i ewolucję razy 2. Także chyba to jest wszystko. Jeżeli o czymś zapomniałem, dajcie znać w komentarzach, ale to jest co wtorek praktycznie. Także zaczniemy sobie od mojego Lucky Trade'a. Ostatnio z Grzesiem robiliśmy. Także tak na szybciutko, bo zostało mi w sumie mało czasu na to transferowanie Pokémonów. I tutaj z Grzesiem zrobiliśmy Gibla za Gibla, bo ja no niestety nie zdążyłem ewoluować moich wszystkich, no chciałem koło 30 ewoluować Garchompów, żeby wiecie, mieć z wami, generalnie z moimi znajomymi i z innymi osobami, które chciałyby na Lucky Garchompa, no to zrobić tę ewolucję, no ale niestety nie zdążyłem, żeby miał ten atak Earth Power, więc poczekam sobie do grudnia, bo pewnie w grudniu będzie można oczywiście ewoluować Gible w Garchompy, żeby otrzymać atak Earth Power. No zazwyczaj tak było, chyba że coś się zmieni, ale zobaczymy. No i tutaj Gible niestety wyszedł 93%, 15 ataku, 15-12-15, więc generalnie jeszcze na razie go zachowam, zostawię go sobie, ale czy go usunę, no zastanowię się. Zobaczymy, jak będą inne jakieś lucky trade'y ze znajomymi mi tutaj wychodziły, no bo oczywiście no chciałbym to Shundo w końcu zdobyć, no bo nie udało się złapać. A może do grudnia uda się z kimś przetradować i może w końcu otrzymam swoje Shundo. Także dobra, no jak widzicie, no mamy ten Slowpoke tutaj. Na szybko sobie sprawdzę, czy jakaś IV-ka pod PvP nie ma tutaj. No bo właśnie tak sobie na szybko oczywiście sprawdzam. Tu coś było? Nie, 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 nie. Dobra, więc zrobię sobie tak, this, bo zachowuję poki, które mam z Bydgoszczy do trade'ów, także usunę sobie, o tutaj jakąś jedną miałem IV-kę taką w miarę dobrą, więc usuniemy sobie te slowpoki, które tutaj złapaliśmy teraz podczas Spotlight Hour, właściwie no nie ja, tylko GoPlus. Znowu chciałem powiedzieć gocia, jak w ostatnim odcinku. Także no, ja tutaj mówię, no jakoś super się nie spinam, dobra, no 73 sztuki, chociaż chyba usunąłem parę sztuk. 73 sztuki, także mamy 144 candy, dwa nosy pas candy, bo tam się akurat nosy pas namalował, więc generalnie spoczko. Ale dobra, traded, tak? Zróbmy sobie traded. Jak zwykle, kto oczywiście zna mój kanał, wcześniej już oglądał, to zawsze wam powtarzam, jeżeli macie dużo miejsca na Pokémony, a po prostu no, starczy wam tego miejsca na ten dzień, w którym jest transfer candy razy 2, więc tutaj ja sobie właśnie zawsze robię, zostawiam te Pokémony, które przetradowałem, a które oczywiście są ważniejsze, tak? Czyli no, jak na przykład Gible, jak dobrze wiecie, ja mam tutaj
złapałem 1100 sztuk, plus minus tam było. Dobra, nie będę z wami tutaj tego zaznaczał. Zaznaczę sobie tak od razu, 93 sztuki są do usunięcia, więc mamy 186, tylko jeden XL Candy, masakra. Więc tutaj no, powpadały z tych trade'ów jakieś tutaj 98 i generalnie od Osieksa otrzymałem z trade'a setkę, więc bardzo, bardzo spoko. Ta seteczka oczywiście będzie musiała poczekać na oczywiście grudzień, gdzie będę mógł znowu tego Gibla ewoluować, żeby otrzymał on Earth Power. Także dobra, jeśli chodzi o Gible, to ja sobie je pousuwam później, widzieliście zresztą, bo no takie 98 no nie są mi potrzebne, po prostu tą 93 zobaczymy, co z nią zrobimy, zobaczymy. Więc jak wam ostatnio też również mówiłem, z Losiexem tradujemy, jeżeli nie mam jakiegoś speciala, tak, to jakieś stare Pokémony, tak jak widzicie tutaj 2018, tak, Losiex, mamy tutaj Metagrossa, który no 12, 13, 15, no nie wyszedł, ta IV-ka nie jest zbyt dobra, tutaj legendy to moje ostatnie oczywiście też widzieliście, Lucky Trady, teraz nie pamiętam, tu było z Maćkiem, no to widzieliście, więc mamy tutaj Giratinkę, Transfer Candy razy 2, więc oczywiście dodatkowy zawsze Candy, tak bardzo, bardzo fajnie. Jakiś Ampharos, też chyba słaba IV-ka wyszła, bardzo, bardzo słaba. Kurczę no, wszyscy te szundy dostają z tych trade'ów. Losiex nawet ostatnio dostał ze zwykłego, tak? No bo nawet nie robiliśmy Lucky, to był po prostu zwykły trade i dostał szundo, więc generalnie masakra. A mi po prostu no, jedna, jedyna moja Giratina, znaczy Giratina, Rayquaza oczywiście była, została no, szundo z trade'a i to było dosyć bardzo, bardzo dawno temu, więc masakra. Także no, jeśli chodzi o takie no, Groudony czy nie Groudony, no to no, kto zna mój kanał, no to wie oczywiście dobrze, że po prostu no, mam wymaksowanych, znaczy wymaksowanych, na 40 levelu wymaksowanych dużo właśnie Groudonów, jakieś setek, tak, 98, zresztą no oczywiście mogę wam za chwileczkę pokazać. Tak samo jeśli chodzi o 98, w sensie nie 98, tylko Giratiny Origin, tu widzicie też Tyranitar, próba kolejna. To chyba było za tego, ten chyba, to tutaj chyba za Tyranitara dostał Losiex tego właśnie 100% Blastoise'a, bo tutaj no widzicie, no próbujemy, ale no niestety no się nie udaje, jakieś IV w miarę takie bardzo, bardzo blisko. Dobra, tu jeszcze mamy tak, tą Altarię, no to na pewno miało słabe IV, 2089 to oczywiście też jest słabe IV, a mi zostało mało czasu, więc muszę, o, XL Candy, nice. Dobra, o to właśnie chodziło, żeby no, dostać ten jeden dodatkowy candy zwykły, tak? No bo legendy, no to wiadomo, no trzeba przejść 20 km, więc to jest bardzo, bardzo dużo. Dobra, chyba tutaj ten Dragonair też jest do usunięcia. No szkoda, że tych Lucky nie można tak masowo transferować. Wiem, że no niektórzy z was no nie transferują wszystkiego, ale oczywiście no ja tutaj 98. Mam do tych Dratini, mam tyle setek, że po prostu masakra. Dobra, chyba to jest wszystko. Tutaj tą Ipkę sobie zostawię, bo tu jest w miarę spoko. IV nie jest najgorsze. No i te Gible zaraz tutaj będę musiał sobie pousuwać, a została minutka. Minutka została. Także kochani, dajcie znać w komentarzach, czy byście chcieli raz w miesiącu oglądać takie odcinki, tak? No bo wiadomo, przez miesiąc nazbiera mi się tych wszystkich tutaj moich Pokémonów Shiny, Lucky z trade'ów. Także no mogę raz w miesiącu taki oczywiście odcinek dla was robić. No chyba, że nie chcecie, tak? No chyba, że będziecie płakali jak będziecie oglądać, no to wtedy okej, zrozumiem. I oczywiście waszą tutaj opinię przyjmę. Także z mojej strony to by było na tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Dajcie znać w komentarzach, co o tym myślicie. Tutaj shiny, tak, usuwanie, no mówię, no ja bardzo, bardzo
lubię IV-ki takie lepsze. Wiadomo, jeżeli nie macie, jeżeli nie robicie tyle lucky trade'ów i w ogóle, no to po prostu, no wiadomo, no nie każdy może sobie na to pozwolić. No ja mając dużo setek, 98, takie 93, no bez ataku, no to jest dla mnie zupełnie nieprzydatne. Także no po prostu taki jest mój styl gry. Także gorąco zachęcam do zasubskrybowania mojego kanału. Dzwoneczek, żeby być na bieżąco. I z mojej strony to by było na tyle w tym odcinku. Także widzimy się w następnym. Do zobaczenia. Cześć!